Panie Arturze, sprawa jest taka. Kiedy z panem Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, ustaliliśmy termin naszego spotkania, myśleliśmy, aby był to pierwszy dzień wiosny albo około Dnia Kobiet. No i przeważyła sprawa Dnia Kobiet. Jeśli jesteśmy tutaj w większości, jak widać na sali, panie. I mam takie pytanie. Otóż na naszej stronie internetowej, kiedy zapraszałem państwa na wykład, napisałem, że będzie to też wielkie przeżycie. A pan autor filmu będzie mówił na temat, tam są trzy kropki, miłości ptaków. Panie Arturze, jak to jest z tą miłością wśród ptaków? Kto kogo wabi? Bo pan starosta nas wabi ładną kartą, prawda, z ptaszkami. Czy na zapach, czy na wygląd? Jak to jest? Czy są rozwody też? No bo może jest to tyle samo problemów, co i wśród ludzi, ale tam jest zupełnie inaczej niż wśród ludzi, ponieważ no, płeć piękna u nas jest piękna, natomiast wśród ptaków jest tak, że to samce są te piękniejsze i barwniejsze. I to one muszą wykazać się tym swoim strojem, tym ubarwieniem i zwabić tą niepozorną samiczkę, żeby później były małe. Czemu te samiczki są takie niepozorne i tak ubarwione bardzo stonowanie? Wynika to zupełnie z praktycznych przyczyn, ponieważ one muszą wiele dni spędzić na wysiadywaniu jajek, a potem na wodzeniu piską. I to wysiadywanie jajek, które trwa u niektórych gatunków 2 tygodnie, u niektórych nawet miesiąc, no ta samica musi się z tym otoczeniem zlewać, być jak najbardziej niewidoczna dla ewentualnych drapieżników, czy to latających jakichś, czy lisa biegnącego nieopodal. Stąd to ich ubarwienie bardzo kamuflujące, bardzo takie podobne do środowiska. Natomiast samce faktycznie mogą się wykazać tymi ładnymi piórami i to jest to, im te samce są barwniejsze, im to ubarwienie jest ciekawsze i tak dalej, no świadczy też o kondycji tego amanta i przyszłego ojca ewentualnego. Także jeśli chodzi o porę godów, toków, no to wiadomo, w naszym klimacie jest to wiosna. To wynika też z uwarunkowań związanych oczywiście z pożywieniem, bo jest tak, że wiosną większość tych ptaków drobnych, które żywią się na przykład owadami, przylatuje do nas, zakłada gniazda, wychowuje pisklęta i wtedy też najwięcej można zdobyć czy to pożywienia roślinnego, czy to właśnie owadziego, jakieś pająki, motyle zaczynają się budzić, gąsienic jest pełno na drzewach i tak dalej. I potrzebny jest też ten czas, żeby te młode podrosły na tyle, żeby stały się samodzielne. Stąd no, te wszystkie lęgi odbywają się wiosną przy mniejszych ptaszkach, które potrzebują mniej czasu na to, żeby wychować. Te lęgi także są powtarzane, czyli na przykład w kwietniu, a następnie jeszcze powtarzane są na przykład w czerwcu. Także dana para wyprowadza 2 lęgi, po na przykład u takich sikorek po 10 na przykład pisklaków w każdym lęgu.